Program samorządowy starostwa. Gościmy w starostwie. Dzień dobry, panie starostwo. Witam pana, witam serdecznie również. Starosta, starostwo i tak dalej. No dobrze. Panie starosto, niedawno obradował zarząd powiatu, gdzie był dyskutowany projekt budżetu na rok przyszły. No bo to już czas i pora. No to prawda, my w zasadzie, jeżeli chodzi o budżet, to chyba nie ma zarządu, na którym nie rozmawiamy, nie analizujemy. Zaczynaliśmy od strony dochodowej, czekaliśmy na decyzję ministra finansów, jaka będzie udziały w podatku PIT, subwencja wyrównawcza, równoważąca, udziału w podatku CIT, subwencja oświatowa, później budowaliśmy to, co jest związane z dochodami własnymi. Później ja spotkałem się ze wszystkimi szefami jednostek naszych powiatowych i głównymi księgowymi. W zasadzie każdy budżet analizowaliśmy, omawialiśmy na podstawie wydatków 9 miesięcy bieżącego roku. No i w ten sposób zbudowaliśmy to wszystko, co jest związane z tymi naszymi założeniami dochodowymi, wydatkowymi, inwestycje. I w najbliższym zarządzie w środę będę przedstawiał już budżet powiatu szczecineckiego do zatwierdzenia przez zarząd powiatu. No i potem trafi on do Regionalnej Izby Obrachunkowej, tak? Tak, do Regionalnej Izby Obrachunkowej i przewodniczącego rady. A zanim on tam trafi, to może zdradzimy trochę szczegółów, co tam się w tym budżecie dzieje, jak tam wyglądają te, przede wszystkim te nowe pozycje, których do tej pory nie było. Mam na myśli te po stronie przychodów. No tak, to będzie ogromnie trudny budżet z różnych powodów, dlatego że pierwsze, jednak odczujemy pewien spadek tego dochodów z udziału w podatku PIT, bo będziemy mieli około 1 350 000 mniej. Będziemy mieli również subwencji wyrównawczej 1 350 000 złotych. Równoważącą mamy 840 000 więcej. Oświatową mamy o 1 500 000 więcej, więc to jest jakby taka... takie. Ale koszty oświatowe po stronie powiatu na też... oświatę są. Wydamy jak co roku około 60 kilku milionów, czyli do tej oświaty po prostu dołożymy. Natomiast ten budżet po stronie dochodów to jest około 150 milionów 300 tysięcy złotych, a po stronie wydatków to jest ponad 167 milionów. Co to znaczy? To znaczy, że my w 2022 roku zakładamy zaciągnięcie dosyć dużych kredytów. Z czym one się wiążą? Bo teraz, jeżeli powiedziałem o tej stronie dochodowej i wydatkowej, to jednocześnie ten budżet przewiduje, że na inwestycje wydamy 44 miliony 600 tysięcy. Tego jeszcze nie było. Po prostu z reguły na inwestycje wydawaliśmy około 20 milionów i to był bardzo dobry wynik, tak? To jest około 15% budżetu. Teraz to będzie te 44 miliony 600 tysięcy, to będzie ponad około 25% całości budżetu i to są ogromne pieniądze. Dlaczego tak dużo? Dlatego, że myśmy na przestrzeni tego roku, lat ubiegłych, ale też naszych działań pozyskali duże środki finansowe na dofinansowanie różnego rodzaju inwestycji. To jest kapitalnie, bo mamy zewnętrzne pieniądze, ale pieniądz zewnętrzny rządzi się często tym, że żeby wykorzystać, trzeba dołożyć własnych, tak? Czyli często jest to 50 do 50, 50 do 85, w Polskim Ładzie jest to 95 do 5%, ale wszędzie trzeba dołożyć własną złotówkę. No i teraz, jeżeli wydajemy te 44 miliony 600 tysięcy na inwestycje w projekcie budżetu, to my musimy własnych pieniędzy dołożyć ponad 18 milionów do tego. Tych pieniędzy, tak jak powiedziałem, strony dochodowej się spłaszczyły. W związku z tym my wolnych środków własnych mamy około 4 milionów złotych, czyli nadwyżkę dochodów nad wydatkami bieżącymi. I założyliśmy, że w roku 2022 zaciągniemy około 14 milionów kredytów. Po to między innymi, aby te inwestycje, taki boom inwestycyjny zrealizować. I to znaczy, że trochę świadomie się zadłużymy. My mamy te zdolności zadłużania się jako samorząd powiatu szczecineckiego, bo to jest zadłużenie się według tego starego systemu do 60%. W tej chwili mamy około 42%. Ale żeby te przedsięwzięcia wszystkie zrealizować, no to musimy niestety zabezpieczyć środki finansowe po stronie własnej z dochodów. Jeżeli dochody zmalały, to musimy się wspomóc kredytem, tak? Oczywiście mówimy o kredycie na inwestycje. Nie mówimy o kredycie na jakieś wydatki bieżące. I ten boom inwestycyjny w 2022 roku będzie związany z wieloma przedsięwzięciami, które sobie przyjęliśmy do realizacji. Przykład pierwszy. Hala widowiskowo-sportowa Zespół Szkół nr 1. Koniec tej inwestycji. Całe zadanie 10 milionów dofinansowania z Ministerstwa Sportu 4,5 miliona, czyli 5,5 trzeba mieć
mieć własnych. Przykład drugi, rozpoczęcie hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Technicznych, 2022 początek, 2023 koniec. W tej chwili kosztorys inwestorski 12,5 miliona, 4,5 miliona środków zewnętrznych. A co będzie w przyszłym roku, to jeszcze nie wiadomo. Oczywiście, boimy się tego też, tak, dlatego że inwestycje mogą nam zdrożeć. Tego pieniądza na rynku jest więcej, tak, jak jest pieniądza na rynku więcej, to on jest odczuwalny w sensie nawet takich podstawowych naszych potrzeb zakupy. Widzimy, że te zakupy nasze drożeją. Również jest odczuwalny wzrost wydatków na inwestycje. Tu przykładem jest chociażby oddział ginekologiczno-położniczy. Myśmy otrzymali 5 milionów dofinansowania w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych. Ja dzisiaj podpisałem umowę na realizację tego przedsięwzięcia za 9 milionów 200 tysięcy, a mieliśmy kosztorys inwestorski na 6,5 miliona. Musieliśmy dołożyć. No i teraz jest pytanie takie, po to te wydatki. Mamy 5 milionów zewnętrznych, ale 4,200 trzeba tych własnych, czyli już z tego kredytu 14 milionów, 4 miliony 200 tysięcy pójdzie tylko i wyłącznie na chociażby to, co jest związane z oddziałem ginekologiczno-położniczym. Pytanie jest takie, no to może to nie realizować, tak? No bo po co tyle tak dużo kredytu zaciągać? Ale w przyszłym roku będzie drożej. No to więc właśnie, jeżeli my tego nie zrobimy za te 9 milionów 200, to może się okazać, żebyśmy ten przetarg zrobili na 2,23 to byłoby 15, tak? A przypomnę, że mamy 5 milionów środków zewnętrznych, więc mało tego, byłoby drożej, ale 5 milionów należałoby oddać. I to są takie trudne decyzje, które w tym projekcie budżetu zostały przewidziane. To jest też 16,5 miliona zadanie związane z realizacją przebudowy ponad 6 kilometrów drogi Juchowo-Radacz, ale 15,5 mamy z Polskiego Ładu. No ja zakładam, że my się zmieścimy w tych pieniądzach, jak zrobimy procedury przetargowe. Ufam, że tą górkę, którą przewidzieliśmy, ona jest dosyć duża i to zadanie nie przekroczymy w tym dofinansowaniu 95% i jeszcze może trochę oddamy, ale nie będziemy musieli więcej niż te 5% dołożyć. Więc przy tych przedsięwzięciach jest wiele, dużo różnych takich zadań. Myśmy nawet przewidzieli ponad 1 000 000 zł na zakup nowego sprzętu do Powiatowego Zarządu Dróg. Co my dzisiaj obserwujemy? Ja dzisiaj mam problem z przetargami, które robimy na zimowe utrzymanie. No, nikt się nie zgłasza, albo zgłaszają się podmioty, które chcą dosyć drogo, więc my chcemy zrobić w ten sposób, że doposażymy w sprzęt Powiatowy Zarząd Dróg tak, żeby być może po 2023 roku sami realizować zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg, ale to kosztuje, trzeba zainwestować, więc te inwestycje 1 000 000 zł później mogą się nam przełożyć na mniejsze koszty. Czyli trzeba zakupić samochód jakiś, trzeba zakupić jakąś piaskarkę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wie Państwo, skoro mówimy tak o inwestycjach, czy te przejścia dla pieszych, które były tak hucznie zapowiadane, coś tam drgnęło, ruszyło? Tak, nie, no, byśmy ogłosili przetarg na realizację tych dwóch przejść. W pierwszym targu się nikt nie zgłosił. Ogłosiliśmy drugi przetarg, w drugim przetargu też nikt się nie zgłosił. Ogłosiliśmy trzeci i oczywiście tu szczecinecka nasza firma Vectra zgłosiła się. Musieliśmy do tego przedsięwzięcia dołożyć więcej, było około 15 tysięcy więcej. Podpisana jest umowa i na pewno do końca tego roku te dwa przejścia przez naszą lokalną firmę. Czyli znów się kłania rynek i wykonawcy, prawda? To, czego się boję w zakresie inwestycji drogowych. Proszę zwrócić uwagę, że w tych Polskim Ładzie te 23 miliardy uruchomione, o ile pamiętam, ponad 17 miliardów to jest na drogi. Więc można sobie wyobrazić, że tych firm drogowych z dnia na dzień nie przybędzie. Nawet jak ktoś uruchomi firmę, no to nie będzie podmiotów, które będą produkowały asfalt, bo to jednak jest taki specyficzny działalność i może być tak, że te inwestycje drogowe zdrożeją, tak? One będą ogromnie drogie to raz, lub może być jeszcze gorsza sytuacja, że ogłosi się jeden, drugi, trzeci przetarg, nikt się nie zgłosi do przetargu, bo firmy będą miały pełen portfel zamówień i powiedzą, ja już nie chcę tego realizować, nawet nie wiadomo, ile byś mi zapłacił. Wtedy część tych pieniędzy może być niewykorzystany. Taka obawa też może dziś istnieć. Mamy listopad. Co z Centrum Zdrowia Psychicznego? Do końca listopada ma być uruchomione. Do końca listopada ma być zakończona inwestycja. Do 30 listopada ma być zakończona inwestycja. Dzisiaj mamy 9 listopada, tak? Więc jeszcze jestem 21 dni. Ja przyznam, że akurat byłem na początku na tej inwestycji i widzę, że firma mocno się tam sprzęga, żeby to przedsięwzięcie zakończyć. Zasada jest taka, że równie dobrze może złożyć wniosek o zakończeniu inwestycji 30 listopada i wtedy jest 14 dni na odbiór, więc w tym czasie odbioru coś tam może dopieszczać. No, myśmy się spotkali z tą firmą, ponieważ
też przypomnę, że był pierwszy etap realizacji koniec września, związany z jakby chęcią uruchomienia tej części psychiatrii. Ale doszliśmy do wniosku, że niewskazanym jest, aby żeby robić taki erzac, żeśmy odstąpili od tego pierwszego terminu, dając wyraźnie sygnał, że ten drugi termin jest tutaj obligo i nie będzie jakichś wniosków przez nas rozpatrywanych typu, bo jest COVID, bo to, bo tamto i prosimy o przesunięcie tego zadania na okres dłuższy, tym bardziej, że środki finansowe muszą być wykorzystane w budżecie tego roku i nie przewiduję, żeby tutaj jakiś tam zator taki był. Zakładam, że gdzieś tam koniec przed świętami powinno być całkowicie zamknięte, odebrane. A jak z personelem do tego centrum? Zabiegamy o to, żeby taki personel miał miejsce. Natomiast mogę też powiedzieć ciekawą informację, dlatego że Centrum Zdrowia Psychicznego będzie również finansowane w postaci tak zwanej stawki kapitacyjnej w stosunku do jednego mieszkańca. Populacja, którą zbudowaliśmy, to są osoby powyżej 18 roku życia i na powiat szczecinecki jest to 60 tysięcy mieszkańców. Raży, o ile pamiętam, 96,5 zł. To wiadomo, jaki będzie pieniądz. Ale udało mi się, spotkałem się z zarządem powiatu białogardzkiego. Udało mi się moich kolegów samorządowców przekonać, że Centrum Zdrowia Psychicznego, to nasze szczecineckie, będzie obsługiwać powiat szczecinecki i powiat białogardzki. Automatycznie u nich ta populacja powyżej 18 roku życia to jest 36 tysięcy mieszkańców, czyli razem będziemy mieli około 106 tysięcy. Można sobie łatwo policzyć. Razy prawie te 100 zł, to mamy ponad 10 milionów. Ta rozmowa moja przed kolegami z Białogardu i przychylenie się do mojej propozycji, oczywiście to kosztowało jakby wyjaśnienia, co u nich zrobimy, jakby się opiekować, to jest dodatkowe 3,5 miliona, czyli Centrum Zdrowia Psychicznego może dysponować środkami rzędu ponad 10 milionów. Zakładamy, że tam będzie zatrudnienie około 40 osób, ponieważ my będziemy również uruchamiać tak zwane punkty konsultacyjne w powiecie tym białogardzkim i w naszym. W każdej gminie chcemy taki zespół konsultacyjny uruchomić. Powiedzmy, to będzie jedna, dwie osoby. Myślę, że to będzie taka dosyć dobra siatka docierająca do tych osób potrzebujących porady ze zdrowiem psychicznym. Dzisiaj też wracam do tego pytania pana, jeżeli chodzi o personel. Dzisiaj mamy już osoby, które same się zgłaszają i to cieszy. Myślę, że ta informacja idzie, że jednak to będzie w inny sposób finansowane, to raz, że te warunki, które tam stworzymy, będą nieporównywalne do tego, co powiedzmy było obecnie i stąd to zainteresowanie, większe zainteresowanie osób, fachowców, które być może w naszym centrum chcą pracować. Jakoś się o to nie obawiam, nie boję, łącznie z tym, że możliwym jest również, że pozyskamy lekarza psychiatrę dziecięcego, a to byłoby kapitalne, bo moglibyśmy poza centrum, bo to nie wchodzi, psychiatria dziecięca nie wchodzi w centrum, uruchomić poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci i wtedy mieć kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. O i oby tak się stało, bo to jest naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo ważne. Ja powiem tak, pomysł z Białogardem dość karkołomny, ale mistrzowski i na pewno się uda. Panie starosto, pozostańmy jeszcze przy szpitalu. Jak tam z COVID-em? No bo cały czas słyszymy, że ten COVID gwałtownie przyrasta, że już zaczyna się tworzyć szpitale tymczasowe, że zamyka się oddziały na rzecz COVID-u. Jak to wygląda w Szczecinie? No u nas myśmy koniec października, 30 października uruchomili sześć łóżek COVID-owskich specjalistycznych. Chyba 2 czy 3 października mieliśmy już 3 pacjentów. W tej chwili mamy te 6 łóżek zapewnione. Uruchomiliśmy też zgodnie z wnioskiem pana wojewody 3 łóżka ojomowskie z zabezpieczeniem respiratorów w ramach naszego oddziału intensywnej opieki medycznej. Oczywiście był nacisk i on pewnie być może będzie miał jeszcze miejsce, że w zależności od ilości tych zachorowań, żebyśmy zwiększali tą ilość łóżek, łącznie z tym, żebyśmy na przykład zamknęli cały oddział internistyczny na rzecz COVID-u. Więc ja wręcz dosyć ostro to postawiłem, że absolutnie nie uważam, żebyśmy zamknęli internę na rzecz COVID-u. Z różnych powodów, dlatego że my możemy zwiększyć, powiedzmy, tą ilość być może do 15 jest maks. Ja chciałbym, żeby w naszym szpitalu funkcjonował oddział COVID-owski, ale jednocześnie funkcjonowała interna. My po tych przykładach tego trzeciej tej pandemii mieliśmy już sytuację, gdzie zamknęliśmy cały oddział internistyczny, mieliśmy 42 łóżka COVID-owskie, ale nasi pacjenci po prostu nie mieli.
mieli gdzie korzystać z takich podstawowych procedur internistycznych. Otworzyliśmy przy oddziale ginekologicznym 5 łóżek takich niby internistycznych, ale dzisiaj, kiedy widzimy, że i Koszalin ograniczył łóżka internistyczne na rzecz COVID-u i inni, no to się okaże, że jeżeli my byśmy zamknęli, no to nasz pacjent internistyczny wędrowałby nie wiadomo gdzie i nie dostałby tej podstawowej procedury medycznej z interny. No i nie daj Panie Boże, musiałby odejść, bo nie zabezpieczyło się dla niego jakieś tych procedur. Także uważam, że tu absolutnie nie odstąpimy od tego, że interna będzie całkowicie zamknięta. Będziemy chcieli w jakimś stopniu zabezpieczyć łóżka covidowskie, ale musi być interna. To jest to nasze doświadczenie z tych poprzedniego czasu i myślę, że ono jest istotne i ważne, aby ta dostępność do tych procedur internistycznych miała miejsce właśnie w szczecineckim szpitalu. To już słyszymy, że w szkołach tworzą się ogniska covidowe. Jak to wygląda w szkołach podległych powiatowi? No to prawda. To znaczy, to są te nasze apele, żeby się szczepić, tak? I myślę, że do młodzieży to jakoś w właściwy sposób nie dociera, no bo młodzi ludzie uważają, że są niezniszczalni, nic ich nie dotknie, a jeżeli zachorują, to są na tyle silni, że przejdą tą chorobę. Ja ciągle powtarzam, apeluję, jeżeli nawet on przechodzi łatwo tą chorobę, to jego ojciec, jego matka, dziadek, babcia mogą być słabsi, mniej odporni, mogą zachorować i co wtedy? Więc apeluję jeszcze raz, szczepmy się, szczególnie młode osoby, szczepcie się Państwo, dlatego że to widać, że dzisiaj to jest jeden z istotnych warunków tego bezpieczeństwa. I teraz wracając do naszych szkół, faktycznie tak jest. Ja w zasadzie nie ma dnia, w którym nie mam informacji, wniosku od dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na zdalne nauczanie dla jednej, drugiej, trzeciej, czwartej klasy, ze względu na to, że stwierdzono wśród uczniów przypadki covidowskie i w zeszłym tygodniu mieliśmy zespół szkół numer 6, zespół szkół numer 1, zespół szkół technicznych, w tym tygodniu zespół szkół numer 2, zespół szkół numer 7, liceum ogólnokształcące. Dzisiaj dosłownie też podpisywałem wniosek, że wyrażam zgodę na to, żeby klasa była wyłączona. Na razie mówimy o wyłączeniu klas. Tych przypadków nie ma tak wiele, czyli jest 1-20 przypadki, żeby mówić o zamknięciu całej szkoły. Chcielibyśmy tego uniknąć, ale ukniemy wtedy i tylko wtedy, kiedy ci młodzi ludzie dojdą jednak do wniosku, że to może ich dotyczyć, że dzisiaj widzimy, że w tym przypadku, to jest ta delta, czy coś tam się nazywa, że one są bardziej jeszcze agresywne, że szybciej można się zarazić i młodzi ludzie zaczną się po prostu bardziej szczepić. Może faktycznie, ja patrzę na te przykłady, które dzisiaj idą z zachodniej Europy, tak? Nie wiem, Austria, czy zamykają pewne instytucje. Jeżeli nie jesteś zaszczepiony, nie wpuszczają cię do restauracji, do teatru, do kina. Wydaje się, że to jest jedyna dzisiaj z metod, żeby tak naprawdę tych, którzy nie zdecydowali się szczepić, żeby ich dosłownie przymusić. Ale nie tylko, żeby oni myśleli o sobie, tylko to powiedziałem, żeby myśleć o innych, to trzeba ich trochę przymusić, robiąc pewne rygory w korzystaniu z dostępstwa do dóbr publicznych czy do obiektów publicznych. Ja myślę, że powinno to głównie dotyczyć tak tych średniaków, tych wieku średnim powiedzmy, bo wśród nich jest najwięcej osób niezaszczepionych. No tak, no to różnie to wygląda w różnych województwach. Tak, my w powiecie mamy to wyszczepienie 53%, gdzieś tak. W województwie może to jest 51%, ale ściana wschodnia ma, widzimy co się dzieje w Lubelskim akurat, tak? Więc na pewno tak i trzeba znaleźć takie, jeżeli już nie narzędzia, które dotrą do tych osób w świadomości, to narzędzia przymusu. No niestety, no, ten przymus w tym zakresie musi być. Ja rozmawiałem niedawno z jednym z lekarzy, mówi, że szczepienia te takie pierwsze to są jednostkowe przypadki. Trzecie, czyli to odnowienie jest bardzo dużo, czyli ktoś, kto już ma tą świadomość, że przyjął pierwsze i drugie szczepienie, widzi potrzebę szczepienia się tego trzeciego, ponieważ nasza ta odporność czy przeciwciała maleją z czasem. Tak jak maleją z czasem, to jesteśmy mniej odporni na to, co może nas dotyczyć i tu zachęcam do korzystania z tego pierwszego szczepienia, ale też do korzystania z tej trzeciej dawki wspomagającej. Czy powiat planuje uruchomienie tego masowego punktu szczepień? Czy jesteśmy gotowi, no nie ma żadnego problemu, myśmy tych naszych elementów nie zdemontowali, to wszystko jest gotowe. Oczywiście zwróciliśmy się do pana wojewody, żeby ten punkt szczepień był na bazie szczecineckiego szpitala, to co mamy na razie, bo takie jest zapotrzebowanie, nie ma potrzeby, żeby to było. Gdyby się okazało, że jest właśnie to, co powiedziałem, jakiś przymus, że ludzie jednak masowo zdecydują się o szczepieniu, to my w ciągu 2-3 dni jesteśmy w stanie ten punkt odnowić
uruchomić i przyjmować każde osoby chętne, które chcą się szczepić. No i aby takie kolejki się ustawiały, jak ustawiają się w Austrii czy we Francji. Na przykład. Tak, tak, no na przykład. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Zachęcam Państwa do szczepień. Zachęcam do tego, abyśmy faktycznie zadbali o siebie i naszych najbliższych. I kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.